inna rzecz też inwestycyjna. Pojawiają się takie informacje, że jest jakiś istotny problem z budową tężni nad jeziorem w ramach całej inwestycji uzdrowiskowej. To prosiłbym o informację, czy to jest prawda. Jeśli jest problem, to na czym on polega? Proszę Państwa, tężnie. Zgodnie państwu, chcą Państwa poinformować, że przetarg odbył się w miesiącu lipcu, został przeprowadzony. Do przetargu stanęło chyba 4 czy 5 oferentów. Została wybrana oferta, która była najbardziej korzystna i nie podlegała jakimś odrzuceniu, była najbardziej korzystniejsza z tych. Wielu zostało wybrany wykonawca. Wykonawca został Maspol, Suwałki, firma. Umowa została podpisana 3 sierpnia. 3 sierpnia został przekazany plac budowy na pod inwestycje. Roboty zostały jak gdyby rozpoczęte, bo rozpoczęcie budowy no to jest przygotowanie terenu, przygotowanie placu budowy, roboty geodezyjne. No i wykonawca przystąpił do wykonywania tych robót, czyli przystąpił do tracenia, do robót geodezyjnych, do podniesienia dziecinnych i budowy zaplecza. No i tyle na ten temat, co mogę Państwu powiedzieć, nie wiem, dzisiejszy. Jest wiadomo, że te roboty idą bardzo w kieszale. Nic tam się nie dzieje. Nic się nie dzieje na tej budowie. Mieliśmy spotkanie na wniosek wykonawcy. Odbyło się tutaj spotkanie i wykonawca, który zaproponował propozycję, żeby on chce odstąpić od programu zespołu. I chce, żeby to on dał swoją propozycję, żeby odstąpić za ogólne rozwiązanie umowy za ogólną zgodę obu stron. I my w tej chwili, prawnicy, będzie rozważany, ponieważ za specjalnie tego mamy wymóg na. Żeby zagłosować. No właśnie, no to chodzi. Ja mówię, że jest trochę sprzeczne. Wystąpiliśmy w tej chwili do Urzędu Marszałkowskiego, też się mówiło o opinii. I jeżeli dalej on będzie opieszale podchodził, czy stał na tym mądrym, że on może tego podpowiadać, ale tam prawdopodobnie on nie doszacował. Mają się rozeznanie, może to jest wypisane wykonanie. Nie wiem, no on trudno nam powiedzieć, coś tutaj. I jeżeli będzie tak dalej, no to będziemy musieli wypowiedzieć umowę. To na pewno będzie się bronił, bo on rozpoczął to budowę i to wszystko, ale trzeba będzie będziemy uprzejmi powiedzieć, ogłosić na przetarg, a obciążyć go karami zgodnie z umową, no i będziemy musi sądzić, bo czeka nas batalia na jakieś sądowe. Na pewno to decyzję będziemy musieli podjąć jak najszybciej, bo tak jak pan radny zauważył, żebyśmy się wyrobili. Terminie. Dobrze.